Temperatura w ostatnich dniach przypomina nam o tym, że jest zima, a więc pojawiła się szansa na uruchomienie miejskiego lodowiska. Oficjalne rozpoczęcie sezonu zaplanowano na dzień 9 grudnia na godzinę 13:30. Z uwagi na ograniczenia sanitarne zmienione zostały zasady korzystania z lodowiska. Najważniejsza zmiana to ograniczenie liczby osób. Na godziny będzie limitowana ilość wejść, czyli maksymalnie będziemy mogli na daną godzinę wpuścić 60 osób. Nie będzie tutaj możliwości ani rezerwacji, ani wykupywania karnetów. Będzie możliwość wykupienia 60 biletów i po jak gdyby wykupieniu przez użytkowników tych 60 biletów kasa będzie nieczynna. Możliwość zakupu następnego biletu dopiero będzie za godzinę, czyli przy następnym wyjściu. Trzeba przychodzić z zakrytymi ustami i z zakrytym nosem. W postaci maseczki lub przyłbicy to już dajemy do wyboru użytkownikom. I w tym będzie się trzeba poruszać po całym, przed lodowiskiem, przed wejściem na lodowisko, w budynku lodowiska, czyli przebieralni, a także na tafli lodowiska. Ceny w tym roku nie uległy zmianie. Czas jazdy również wynosi 1 godzinę. Na 15 minut przed wejściem otwierana jest kasa. Na 10 minut przed wejściem na lodowisko otwierane są szatnie. Później mają Państwo też 10 minut na przebranie się i wyjście. Jest to taka procedura, żeby osoby, które czekają i te, które wychodzą, nie przenikały się, czyli przechodziły różnymi wejściami. Tak to jest zachowane. Nowością w tym roku jest zamontowanie kamery nadającej obraz na żywo, za pomocą której można będzie sprawdzić, ile aktualnie osób przebywa na tafli lodowiska.